Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w kolejnym przeglądzie Top 5, który dla Was przygotowaliśmy. Tym razem będą to kolumny w budżecie do 15 tysięcy, które wyselekcjonowaliśmy spośród tych propozycji, które najczęściej gdzieś tam wybieracie, ale też w oparciu o to, co dla nas jest jakby jakimś argumentem do wyboru konkretnej konstrukcji. Tak więc zapraszamy na materiał. Monitor audio Silver 500 z serii 7G. Jest to już kolejna generacja zastępująca 6G, która w zasadzie, jeżeli chodzi o samą stylistykę, nie za bardzo się zmieniła. Tutaj forma i bryła samej kolumny jest bardzo podobna. Co do konstrukcji, również jest ona takim, powiedzmy, że przedłużeniem życia tych właśnie Silver 500 w wersji 6G. Dlatego, że mamy do czynienia oczywiście z trójdrożną konstrukcją, z dwoma przetwornikami niskotonowymi, jednym średniotonowym oraz klasyczną kopułką wysokotonową, aczkolwiek nie do końca w klasycznej formie, dlatego że tutaj mamy aluminiową kopułkę, która wiadomo, że dla osób, które szukają dużej ilości detali w tym zakresie wysokotonowym czy precyzji, no to będzie bardzo fajnym rozwiązaniem. Co do materiału, z których zostały wykonane przetworniki pozostałe, czyli średnio i niskotonowe, no to tutaj mamy do czynienia z ceramiką. Tak więc no, ten środkowy zakres tych średnich tonów będzie nam trochę przybliżał tą scenę delikatnie do nas, czyli sekcje gitarowe, smyczkowe czy na przykład saksofony będą nieco bliżej nas. Natomiast co do w kontekście samego zakresu niskotonowego, no to tutaj ta kolumna dysponuje naprawdę mocnym, dynamicznym i dosyć takim obszernym basem, więc jeżeli szukamy tego w kolumnie, to na pewno będzie to bardzo fajna konstrukcja. Do nagłośnienia większych pomieszczeń bez najmniejszego problemu sobie poradzi. Jest to stosunkowo prosta kolumna też do wysterowania. W zestawie z nią, jeżeli byśmy chcieli trochę bardziej zapanować nad właśnie tym zakresem niskotonowym, co w przypadku mniejszych na przykład powierzchni polecam sobie zrobić, to są kolce, które są dosyć takie masywne, ale rzeczywiście one pozwalają nam na uzyskanie takiej punktowości bardziej zwartego tego basu, bez jakiegoś tam większego przeciągania. Jest to oczywiście konstrukcja w obudowie otwartej z bas-refleksami, które są skierowane oba do tyłu. Jeżeli chodzi o sam schemat połączenia, możemy tutaj wykonać opcję biampową, więc dla osób, które oczywiście mają takie możliwości, chcą się pobawić trochę tym brzmieniem, jak najbardziej jest to fajna opcja. Kolumna oczywiście z maskownicą w wersji na magnesy, dostępna w dosyć sporej gamie kolorystycznej, tak więc tutaj drugie połówki na pewno będą zadowolone, jeżeli chodzi o możliwości dopasowania ich do wnętrza. Co do samej wielkości, wiadomo, że no to jest kolumna, która zajmie nam trochę miejsca, nie należy do najmniejszych, najbardziej takich filigranowych, ale jeżeli tylko jesteśmy w stanie ją sobie gdzieś tam umieścić w tym pomieszczeniu, nie zajmie ona nam za dużo miejsca, to będzie to bardzo fajny wybór. Kolejną konstrukcją, którą chcielibyśmy Wam przedstawić, jest Dali Opticon 6 wersji MK2. Jest to kolumna duńskiego producenta, który tutaj jakby oferuje nam nieco inną charakterystykę brzmieniową niż w przypadku Monitor Audio Silver 500, dlatego że tutaj nie będziemy mieć aż takiej mocnej ekspresji, będzie to kolumna bardziej taka stonowana, bardziej zrównoważona, aczkolwiek też idąca w kierunku takiej cieplejszej charakterystyki. Natomiast jeżeli oczekujemy takiej werwy, energii, no to Silvery mają trochę więcej do zaoferowania, natomiast tutaj znajdzie się bardziej takie dostojne, bardziej łagodniejsze, spokojniejsze granie, zarówno środkiem, jak i dołem. Dół oczywiście będzie miał taką swoją masę i ilość tego basu i potrafi zejść też w te niskie rejony, natomiast będzie trochę łagodniejszy, taki spokojniejszy, bardziej wyważony może. Mamy tutaj do czynienia z dwójpółdrożną konstrukcją, opartą na dwóch przetwornikach średnio-niskotonowych, które są wykonane z włókna drzewnego razem z celulozą.
więc właśnie ten taki bardziej spokojniejszy charakter to będzie trochę ich w zasadzie za ich sprawą. Jeżeli chodzi o wysokotonową sekcję, no to tutaj pracują dwa przetworniki. Jest to taki, można powiedzieć, że znak rozpoznawczy, jeżeli chodzi o DALI, czyli hybrydowe układy wysokotonowe, które pojawiają się powyżej serii Oberon, już praktycznie w każdej kolejnej konstrukcji. Czyli mamy zarówno przetwornik wysokotonowy kopułkowy, który możemy kojarzyć z większości w zasadzie konstrukcji kolumniarskich, oraz przetwornik wstęgowy, który pozwala nam na uzyskanie po pierwsze szerszej dyspersji, jeżeli chodzi o rozpraszenie tego dźwięku, a po drugie sięga na pewno trochę wyżej niż nasza percepcja jest w stanie nam pozwolić na jej odebranie. Natomiast jest to oczywiście zabieg celowy. Co do samego designu, jest to jak w zasadzie duńskie produkty, dosyć prosta forma, nie wyróżniająca się zbytnio. Maskownica jest w odróżnieniu od monitor audio z serii Silver na kołki, więc w przypadku, kiedy chcemy używać ich bez, w takiej formie jak tutaj widzicie, czyli bez maskownicy, no to trzeba się liczyć oczywiście z tym, że te otwory na kołki będą widoczne, aczkolwiek one zostały dosyć skrzętnie rzeczywiście ukryte i nie przeszkadza to normalnie, jeżeli byśmy je mieli w obrysie poza kolumną, co dosyć często wcześniej się zdarzało. Sonos Faber Lumina 5, czyli dosyć stosunkowo świeża konstrukcja spod znaku Sonos Fabera, czyli włoskiego producenta, którego już w zasadzie większość z Was będzie kojarzyła z takich bardzo ładnych, designersko dobrze wykończonych i bardzo nowoczesnymi materiałami kolumn. Co do samej konstrukcji, jest ona wykonana ze skóry, jeżeli chodzi o obudowę tutaj w tej części takiej, powiedzmy, głównej. Natomiast front panel jest wykonany ze sklejki w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, orzechowej oraz węgę, tej dokładnie, którą tutaj jakby widzicie obok mnie. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję pod kątem drożności, mamy tutaj do czynienia z trójdrożną konstrukcją, czyli mamy dwa przetworniki niskotonowe, jeden średniotonowy oraz kopułka wysokotonowa. W przypadku tej serii przetworniki średnio oraz niskotonowe zostały wykonane z papieru, tak więc ich charakterystyka będzie szła w kierunku raczej neutralnego charakteru, równego, liniowego. Zresztą to możecie sobie nawet potwierdzić na wykresie, który robi portal audio.com.pl, który rzeczywiście w większości przypadków sprawdzą się w dużej ilości setupów, pozostawią nam jakby wybór konkretnego wzmacniacza, który będzie decydował w dużej mierze o właśnie charakterystyce takiej finalnej całego zestawienia. Większość gatunków piszą się dosyć fajnie, więc jeżeli ktoś szuka rzeczywiście uniwersalnej konstrukcji, która będzie jest w stanie jakby zagrać nam większość tych gatunków bardzo fajnie, no to to jest na pewno wybór, którym można podążać. To zestawienie też znalazło się w, ta kolumna znalazła się w tym zestawieniu też również dlatego, że jest to jakby promocja na nie do końca stycznia, która obejmuje właśnie dokładnie całą tą serię. I teraz te kolumny zamiast 15 tysięcy, które w zasadzie jest takim ich regularną kwotą, w której są oferowane, obecnie jest za 10 tysięcy, więc stosunek ceny do jakości rzeczywiście no, powoduje, że jest to bardzo ciekawa propozycja, którą warto rozważyć, którą można posłuchać i warto wziąć pod uwagę. Zarówno do wnętrz o takim klasycznym designie, jak i bardziej nowoczesnych, bez najmniejszego problemu się wpisze. Tutaj jeszcze jedynym aspektem, o którym można jeszcze wspomnieć, jest port Bass Reflex, który jest skierowany do dołu i jest trochę takim częścią podstawy, która jest trochę przedłużeniem właśnie wylotu tego portu Bass Reflexowego. Dlatego też kolce są takim elementem obowiązkowym, który musimy wziąć również pod uwagę. Focalaria model 926, czyli konstrukcja, którą już większość z Was bardzo często kojarzy.
która bardzo też w sporu konfiguracjach się pojawia i w sporu propozycjach, z racji tego, że kolor Walnut, który jest dostępny w ofercie tegoż producenta, jest rzeczywiście bardzo fajnie skrojony, jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości, dlatego że on jest tańszy niż ta wersja lakierowana, którą tutaj widzicie obok mnie, czarna, ale także tańszy niż Prime Walnut, który jest wykończony fornierem. Co do samego właśnie designu i elementów, czy też w zasadzie materiałów, które zostały użyte do konstrukcji tej kolumny, no to mamy tutaj szklaną pokrywę, tak można w zasadzie nazwać ten element, który pozwala nam jakby na zachowanie czystości, ale też nie ma tego problemu, co w przypadku lakierowanych, że pojawiają się jakieś drobne ryski. Tutaj raczej nie powinniśmy się o to obawiać. Przód wykończony w skórze, jeżeli chodzi o boki, no to tutaj w zależności od wersji jest to albo okleina taka winylowa, gumowana, w wersji tej walnutowej. Jeżeli chodzi o czarny lakier, no to jest lakier, a jeżeli chodzi o wersję Prime Walnut, jest to po prostu fornier. Jeżeli chodzi o samą formę, jak delikatnie jakaś tam ekstrawagancja, można powiedzieć, że występuje, z racji tego, że no nie mamy tutaj prostej, takiej klasycznej, prostopadłościennej konstrukcji. Mamy też oczywiście dostępną maskownicę, która jest w wersji na magnesy. Jeżeli chodzi o samą budowę tej kolumny, no to mamy tutaj do czynienia z trójdrożną konstrukcją, z dwoma przetwornikami niskotonowymi, jednym średniotonowcem oraz kopułce wysokotonowej. Aczkolwiek nie w klasycznej formie, dlatego że w większości pewnie kojarzycie kopułki jako wypukłe takie elementy, natomiast tutaj jest on w formie bardziej właśnie wklęsłej. Jest wykonany z metalu, więc co do samego zakresu wysokich tonów, będą one bardzo takie precyzyjne, bardzo szczegółowe. Dlatego też raczej unikałbym wyboru bardzo jasnych wzmacniaczy, żeby tutaj po prostu nie przesadzić. Chyba że oczywiście no, lubicie jakby taką charakterystykę, no tak najbardziej jest to kolumna, która da wam dużą ilość szczegółów i detali. Co do zakresu średnio i niskotonowego, no to jest kolumna taka, która jest raczej graniem z werwą, takim mocno dynamicznym, z pazurem do muzyki rockowej, popowej, rozrywkowej z radia, jest to fajny wybór, dlatego że no rzeczywiście jest w stanie nam zaoferować taką szybkość i energię, jeżeli chodzi o pracę tych kolumn. Co do samego grania, no tutaj z racji tego, że mamy przetworniki lniane, ta średnica jest dosyć taka, bym powiedział, trochę bardziej, najbliżej chyba bym powiedział, że dodali tym kolumnom, dlatego że jest raczej spokojniejsza, łagodniejsza, natomiast bas, no to jest naprawdę taki mocno schodzący w dół, potrafiący sięgnąć tych najniższych rejonów. Co do napędzenia, jeżeli chodzi o same kubatury pomieszczeń, sądzę, że spokojnie 30 metrów to jest taka wielkość, w której one sobie bez problemu poradzą. Natomiast jeżeli chodzi o wybór wzmacniacza, od 50, sądzę, watów można spokojnie zaczynać historię z tymi kolumnami. Oczywiście im będziemy szli wyżej, tym będziemy uzyskiwali lepsze parametry i właściwości brzmieniowe, z racji tego, że trochę ten bas będzie bardziej taki kontrolowany, będzie wzięty trochę bardziej w ryzy, no chyba że pójdziemy w stronę jakiegoś wzmacniacza, który będzie oferował również takie miękkie granie, no to wiadomo, że oczywiście tutaj on jak najbardziej też będzie miał wpływ. Dla kogo ta kolumna, jeżeli chodzi o same pomieszczenia? Sądzę, że tutaj bardziej takie nowoczesne wnętrza będą dominowały, jeżeli chodzi o wersję lakierowaną. Jeżeli chodzi o wersję Walnut czy Prime Walnut, sądzę, że tutaj nawet w klasycznych mogą sobie poradzić, chociaż tutaj no, ten element szklany taki od góry może powodować, że no, to już w przypadku takich typowo rustykalnych wnętrz może być już delikatnie za dużo. Audiovector QR3, czyli konstrukcja, która jest również należy do tych raczej prostszych form, aczkolwiek tutaj no, oczywiście mamy zaoblone rogi. Obok mnie widzicie QR1, co prawda, natomiast na przebitkach oczywiście będziecie mieć już tą właściwą kolumnę. No, z racji tego, że po prostu my, jak już większość z was gdzieś tam nas kojarzy, również kultywujemy wypożyczanie sprzętu do domu, no to po prostu nasze QR3 wyjechały do klienta.
ale postaramy się Wam jakby przybliżyć tak czy inaczej na podstawie przebitek tą konstrukcję. Co do samego designu, tak jak wspominałem, jest to dosyć prosta forma, bardzo smukłe, bardzo wąskie kolumny, raczej nie zajmujące nam zbyt dużo miejsca, tak więc do mniejszych powierzchni świetny wybór, dlatego że zaoferują nam fajne granie, dosyć równe, uniwersalne. Na pewno nie jest to kolumna, która będzie no, grzeszyła jakąś wielką, dużą ilością basu. Tak więc no, tutaj raczej należy się spodziewać, że będzie tego basu mniej. Będzie on bardziej stawiał na szybkość i bardziej punktowość niż na ilość i głębię tego basu. Natomiast co do średnich i wysokich tonów, wysokie tony są obsługiwane oczywiście przez Jetta, który jest w zasadzie konstrukcją taką kojarzoną stricte z audiowektorem, ale nie tylko, bo ona też występuje w innych markach, aczkolwiek nie w takiej samej formie. Jest to dosyć takie spokojne granie, trochę inne niż na przykład wstęgi, które mają jednak tą tendencję do tego, żeby grać nieco jaśniej. Tutaj raczej ta góra jest taka spokojniejsza, aczkolwiek nadal ma dosyć dużo treści. Średnie tony raczej łagodniejsze, spokojniejsze, dlatego ta konstrukcja właśnie rzeczywiście kojarzy się bardziej z takim wyważonym graniem. Jeżeli byśmy mieli opowiadać o obudowie, no to oczywiście tutaj też raczej forma bas refleksu, która kojarzona jest głównie z audiowektorem, czyli taki płaski wylot, który jest z tyłu obudowy. Natomiast jeżeli chodzi o samo rozwiązanie, do kogo byśmy widzieli takich wnętrz, raczej mniejszych właśnie pomieszczeń, w których zależy nam na każdym w zasadzie centymetrze, ale nie chcemy rezygnować z bardzo fajnego grania. Z racji tego, że ten litraż obudowy jest mniejszy, no to wiadomo, że tutaj wybór wzmacniacza też będzie trochę łatwiejszy, bo nie będziemy musieć aż stawiać tak na jego moc. Będziemy w stanie je napędzić trochę łatwiejszymi, mniej mocnymi wzmacniaczami. I też w zasadzie skuteczność tych kolumn powoduje, że nie są one takie trudne do wysterowania. A co do pomieszczeń, co do ich wielkości, sądzę, że od tych mniejszych takich rzędu 14-16 metrów kwadratowych po maksimum pewnie 22, bez oczywiście wsparcia subwooferem, to są kolumny, które mogą sobie bez problemu poradzić. Tak więc jeżeli szukacie dobrego, fajnego, pełnego grania zamkniętego w małej formie, to jest to na pewno kolumna, którą warto rozważyć. Dziękujemy Wam za wspólne spędzenie z nami tego czasu. Mamy nadzieję, że ułatwiliśmy Wam trochę i wybraliśmy dla Was przynajmniej te propozycje, które rzeczywiście warto, na które warto spojrzeć. Jeżeli byście oczywiście mieli jakieś pytania, dodatkowe wątpliwości, tak najbardziej zachęcamy Was do kontaktu z nami. Jeżeli byście chcieli oczywiście, żebyśmy Wam skonfigurowali taki system stereofoniczny czy też kinowy, to jak najbardziej również jesteśmy do Waszej dyspozycji. Oczywiście, jeżeli się Wam materiał podobał, zachęcamy do pozostawienia łapki oraz subskrypcji. A tymczasem żegnamy się z Wami. Do usłyszenia. Cześć.